Barbara Jundo-Kaliszewska, urodzona w Wejszyszkach, dorastała na terenach radzieckiej Litwy, obserwując transformację ustrojową oraz budowę podwalin niepodległego państwa litewskiego. Od ponad 20 lat na stałe mieszka w Polsce, gdzie na Uniwersytecie Łódzkim zawodowo zajmuje się historią, tą wyjaśnioną i tą, której być może nigdy nie uda się nam wyjaśnić. Zawsze kiedy wraca w rodzinne strony, na Wileńszczyznę, powtarza, że warto zaglądać w przeszłość i pokazywać ją taką, jaka była naprawdę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wybierzemy się w magiczną podróż do drugiej RP. Będzie sentymentalnie, sensacyjnie i anegdotycznie. A wszystko za sprawą pisarza Sławomira Kopra, który pokazał, że o historii można mówić lekko i nowocześnie. Zapraszam. Sławomir Koper, pisarz, historyk i dziennikarz, urodził się 21 listopada 1963 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Historia Polski, a zwłaszcza okres II Rzeczpospolitej, to główne tematy jego książek. Ogromną popularnością wśród czytelników cieszyła się wydana w 2009 roku książka pod tytułem Życie prywatne elit II Rzeczpospolitej, opowiadająca o ciekawostkach z życia śmietanki towarzyskiej przedwojennej Polski. Krytycy po premierze książki podkreślali: Polaków trudno zainteresować historią, ale jemu się udało. Sławomir Koper sprzedał ponad 1 000 000 książek o tematyce historycznej. Często powtarza: nie potrafimy opowiadać o historii, bo większość książek o niej to daty, ciężkie fakty i polityka. Ja tego unikam, bo historia to ludzie i o nich chcę opowiadać. Kiedy zakochał się pan w II Rzeczypospolitej i jaka ta druga RP Sławomira Kopra jest? Kiedy się zakochałem? Nie powiem, żeby to była miłość od pierwszego wejrzenia. Na studiach raczej nie przepadałem za okresem międzywojennym, ale po studiach zacząłem czytać dla przyjemności pewne rzeczy. No i okazało się, że to była fascynująca epoka. Pełna barw, pełna kolorów, pełna zapachów. Pełna oryginalnych postaci. No, najbardziej oryginalne postacie to właśnie z tamtych czasów. Ale zawsze twierdziłem, że jeżeli ktoś był uczciwy i porządny, to nie ma o czym pisać. A tam mieliśmy taką galerię postaci nie do końca porządnych, postaci intrygujących, interesujących, że trudno było się w tym nie zakochać. A jakie barwy miała Wileńszczyzna w drugiej RP? Wileńszczyzna była bardzo nietypowym regionem, łącznie z samym Wilnem. Z racji tego, że było to miasto stosunkowo najbardziej oddalone od centrum kraju, co więcej wciśnięte między Prusy wschodnie i niemieckie i Rosję bolszewicką. Co więcej, przez półtora wieku zarastało się z innymi organizacjami gospodarczymi, w związku z tym te absurdy były zupełne. Z jednej strony ciężko tam było prowadzić interesy. Produkty wileńskie nie były z racji odległości transportu, nie były konkurencyjne. Zresztą cała druga Rzeczpospolita była, powiedzmy, zlepkiem z trzech różnych zaborów. W związku z tym z Wilna się jechało do Lwowa 15 godzin, bo nie było bezpośredniego połączenia, bo to był inny zabór. Nie mówię o tym, że były różne rozstawy kolejowe w rosyjskim zaborze, bo oczywiście szersze rozstawy torów. Do tego dodajmy coś takiego, ruch lewostronny w Galicji. Że za Kielcami trzeba było przestawić samochód na ruch lewostronny, bo wcześniej był prawostronny, bo w Austrii obowiązał lewostronny. W Warszawie nawet, w stolicy naszego kraju, były dwie strefy czasowe. Na Pradze była godzina przesunięcia, żeby pociąg z Petersburga przyjeżdżał według czasu petersburskiego. Natomiast w Warszawie Lewobrzeżnej była inna godzina. Natomiast Wileńszczyzna była jeszcze na tym tle jeszcze inna, bardziej oryginalna.
Natomiast bez wątpienia dla historyka to mogło być fascynujące, czy dla badacza kultury. Natomiast dla mieszkańców no, czasami było uciążliwe. Ale jak ja mówię, miasto kiepskich interesów, jest taki rozdział w mojej książce, ale robiono też świetne interesy. Na lnie, na eksporcie raków do Francji. 80% raków nad Sekwaną pochodziło z Wileńszczyzny. I do tego firma Elektrit, która robiła najlepsze odbiorniki radiowe w całym kraju, a może i w Europie. Okazało się, że można zrobić też interes na Wileńszczyźnie. Podobno w okolicach Białegostoku można było mieć nawet kilka żon na podstawie prawa tatarskiego. Tutaj w Wilnie też mieliśmy i społeczność tatarską, i karaimską. Do tego mieliśmy, najmniej było Litwinów z tego wszystkiego, ale tak mieliśmy społeczność bardzo dużą, żydowską, ponad 30%. Natomiast obowiązywało w terenie Rzeczypospolitej 3 kodeksy karne, zaborcze, 5 walut. Oczywiście najważniejsza była ta szósta, czyli dolar, prawda, amerykański. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło pod tym względem. Natomiast tak naprawdę był, powiedzmy, Wilno to było naprawdę taki multietniczny tygiel. To też świadczyło dokładniej o wartości tego miasta. Zanim tutaj ta druga Rzeczpospolita się odbudowała, trzeba było wywalczyć jej granice, prawda? Mówi się, że Legiony Piłsudskiego to jedna z najlepiej wykształconych armii świata. Tysiące osób z wyższym wykształceniem albo co najmniej maturą. A w ich gronie też Józef Mackiewicz. No to była na pewno najlepiej wykształcona i najinteligentniejsza armia świata. Przecież powiedzmy, tylu artystów, co się przewinęło, tylu lekarzy, tylu prawników. Są daleko szukać. Wieniawa Długoszowski, lekarz, okulista, co prawda nie praktykujący, ale tak. Sławoj Składkowski, lekarz. Późniejszy marszałek Śmigły, malarz. Po dyplomie ASP. No więc Krakowskiego, no więc naprawdę to było. Natomiast także Józef Mackiewicz, jak najbardziej, też to właśnie był doskonały przykład tego, że do Legionów Piłsudskiego nie trafiali ludzie z przypadku. To byli ludzie, to był ich świadomy wybór. I to byli ludzie inteligentni, wykształceni lub w trakcie kształcenia. Józef Piłsudski miał 3 słabości. Wilno, córki i papierosy. I żadnej nie wyrzekł się do końca. To jest cytat z pana książki. Tak, warto pamiętać jeszcze, że Piłsudski był człowiekiem dość oryginalnym. Na przykład jednocześnie człowiekiem starej daty. Nie przepadał na przykład za radiem. Twierdził, że wystarczy mu w zupełności, że jak wyrwie wtyczkę z kontaktu, to radio przestanie grać. Natomiast lubił tak naprawdę tylko 2 audycje radiowe. Hejnał Mariacki z Krakowa i prognozę pogody. I cieszył się jak dziecko, jak następnego dnia prognoza się nie sprawdziła. Jak widać, niewiele się zmieniło. Ale mówił pan też, że Wilno to jest jedno z najbardziej niebezpiecznych miast II RP. Tak, oczywiście. To właśnie w Wilnie powstał największy syndykat gangsterski w okresie międzywojennym, to znaczy przed wojną, w 1911 roku. Założono właśnie syndykat gangsterski. Jego założycielem był Zeig Lewison i Aaron Wójcik. Nazwano ich Bruderverein. To było coś niesamowitego. Na początku lat 20., bo oni najwięcej w czasie I wojny światowej urośli w siłę i podczas okupacji niemieckiej, w chwilach największego rozkwitu ten syndykat liczył 1000 członków. W Wilnie nie mogło nic się wydarzyć bez zgody syndykatu. Żaden złodziej czy żaden bandyta nie mógł zaplanować żadnego napadu bez zgody syndykatu. A po czym, po udanej akcji, musiał oddać procent zysków do gangsterów. Oni byli bezkarni przez kilkanaście lat. Kresem tego było kłótnie wewnętrzne. Pojawił się jeden gangster, który nie chciał dokładnie się podporządkować, niejaki Eliasz Gurewicz, zwany LK Wysoki. Oczywiście został zastrzelony, bo nie wolno było się buntować przeciwko syndykatowi. No ale jego koledzy postanowili się zemścić i zaczęli pisać donosy. Donosy, których nie można było zignorować, podawano dokładnie daty, nazwiska, pseudonimy. W efekcie w 1924 roku cały zarząd stanął przed sądem. Skazano ich na karę kilku lat więzienia. I tak mieli szczęście, bo pod koniec roku wprowadzono na Wileńszczyźnie stan wyjątkowy. I według prawa stanu wyjątkowego stanęliby przed plutonem egzekucyjnym. No wyszli po kilku latach, podziałała na to amnestia, pokłócili się strasznie między sobą, rozpadli się na Bruderverein i Złoty Sztandar. Skończyło się na tym, że przed końcem wojny wszyscy trafili z powrotem za kratki. No i Wilno przestało być miastem gangsterów. B.
Było to jak w filmach sensacyjnych. Sensacyjny przebieg miał też zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza. Niewiele osób wie, że pochodził stąd. Tak, Narutowiczek najbardziej pochodził z rodziny litewskiej. Zresztą taki klasyczny przykład skomplikowanych losów kresowiaków. Gabriel Narutowicz wybrał narodowość polską, jego brat Stanisław litewską. I został sygnatariuszem aktu niepodległości Litwy. Niepodległości Litwy. No więc dwóch braci, zupełnie dwa różne wybory. No, tragiczne postaci. Jedna i druga. Gabriel Narutowicz zginął w zamachu, zastrzelony przez prawicowego fanatyka. Natomiast Stanisław Narutowicz 10 lat później popełnił samobójstwo. Niewykluczone, że właśnie rozczarowany faktem, zrozpaczony, że Polska z Litwą nie mogła się porozumieć. Oni obaj, znaczy Stanisław Narutowicz, podobnie jak obaj Mackiewicze, Józef i Cat, oni się czuli obywatelami Wielkiego Księstwa, dawnego Wielkiego Księstwa. Zresztą epigonem takiego podejścia był Czesław Miłosz, który zawsze czuł się obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, nieważne, że to księstwo nie istnieje. Gabriel Narutowicz od 1887 roku studiował na Politechnice w Zurichu. Uczył się fachu, jaki go interesował, czyli elektryfikacja, gospodarka wodna, elektrownie wodne. Był wybitnym specjalistą. Po ukończeniu Politechniki zaangażował się w różne projekty biur projektowych miejscowych, ale po pewnym czasie doszedł do wniosku, że należy założyć własne biuro. Ma na tyle umiejętności i poważanie w środowisku i akademickim, i biznesowym, że mógł sobie na to pozwolić. Zresztą jest uważany do dzisiaj za ojca elektryfikacji Szwajcarii. Wybuchła I wojna światowa. Narutowicz zaangażował się w różne komitety pomocy dla wojska, dla Rzeczpospolitej i tam działał. Miał dobre notowania jako inżynier, miał bardzo dobre notowania jako profesor. Był uznawany w tych komitetach obywatelskich jako człowiek prawy, o bardzo dobrych stosunkach, znajomościach, bo przecież budował elektrownie we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii, w związku z tym wszędzie był znany. Był osobą, można powiedzieć, apolityczną, ale był fachowcem w swoim fachu. W związku z tym wielokrotnie mu proponowano powrót do kraju, ale generalnie zdecydował się dopiero w 20 roku wrócić do kraju po śmierci swojej żony. Był ministrem robót publicznych w okresie wojny, czyli po roku 18, 19, 20, kiedy Polska potrzebowała odbudowy, potrzebowała pieniędzy, dobrej organizacji. Sprawdził się jako minister robót publicznych. Jego dobra znajomość stosunków międzynarodowych, znajomość języków, znajomość wielu polityków świata zachodniego spowodowała, że zaproponowano mu funkcję ministra spraw zagranicznych. Nie było przy jego nazwisku nigdy wielkich afer. Nikt o nim nie pisał inaczej, tylko jako o inżynierze. Mimo tego, że był ministrem, był właśnie osobą apolityczną. I z tego drugiego w gruncie rzeczy planu zdecydowano, żeby wsunąć jego kandydaturę na wybory do Sejmu. Niestety nie uzyskał pozytywnego wyniku, nie dostał się, ale sytuacja była na tyle dynamiczna, że mimo tej porażki w wyborach zdecydował się po namowach startować w wyborach prezydenckich. I właściwie zdając sobie prawdopodobnie sprawę z tego, że jego szanse na wygranie są minimalne. Wybory toczyły się w pięciokrotnym głosowaniu. Było pięciu kandydatów, w związku z tym po każdym głosowaniu jeden kandydat odpada. W tej sytuacji doszli do tego, że zostało dwóch kandydatów. Został Zamoyski i Narutowicz, dlatego że był najmniej kontrowersyjny dla tych, którzy odpadali. W związku z tym przekazywali swoje głosy na stronę Narutowicza.
I tak się stało, że w ostatnim głosowaniu, po podsumowaniu głosów, okazało się Narutowicz, że wygrał. Ale między tym okresem, kiedy został wybrany, a zaprzysiężeniem, jednak trochę czasu było. W związku z tym odezwała się ulica. Zaczęła się totalna nagonka, że prezydent został wybrany głosami mniejszości narodowych i wybrali go obcy. Narutowicz się nie ugiął. 14 grudnia 22 roku nastąpiło przekazanie władzy przez naczelnika państwa, którym był do tej pory Józef Piłsudski, Gabrielowi Narutowiczowi. Z drugiej strony za oknami odbywały się demonstracje przeciwko wyborowi Gabriela Narutowicza na prezydenta. Ostatecznie nagonka na Gabriela Narutowicza doprowadziła do tragedii. 16 grudnia 1922 roku podczas wernisażu w warszawskiej Zachęcie Gabriel Narutowicz zginął zastrzelony przez fanatyka malarza Eligiusza Niewiadomskiego. Na sali pod obrazem Szron oddano do niego strzały i zmarł właściwie w Zachęcie. Urząd prezydenta pełnił tylko przez 5 dni. Atmosfera tamtych czasów sprawiła, że całe odium narodowej niezgody i politycznego odwetu spadło na pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej, Gabriela Narutowicza. Narutowicz ginie 5 dni po tym, jak został wybrany na prezydenta. To był wstrząs dla całego społeczeństwa, ale miały miejsce również inne tragiczne wydarzenia, takie jak strzelanina podczas matury w Wilnie w 1925 roku. Sprawa była od początku do końca koszmarna. Dwóch abiturientów, Stanisław Ławrynowicz i Janusz Obrympalski, postanowili dokładnie zemścić się na swoich profesorach gimnazjum, w którym się uczyli. No więc udali się na następne egzaminy z granatami i rewolwerami. Szczególną nienawiść czuli do dyrektora Edwarda Biegańskiego, który chodzi za bardzo surowego człowieka. W trakcie egzaminu Ławrynowicz się zerwał, trzymając w rękach odbezpieczony granat i rewolwer. Potem zaczął strzelać Obrympalski. Tak ogólnie poza zamachowcami zginęły 4 osoby, 3 uczniów, 1 nauczyciel, 7 osób było z dyrektorem rannych. Odbiło się to ogromną echem w całej Europie, na świecie, gdyż no, to była pierwsza strzelanina szkolna tego rodzaju. Oczywiście prasa polska wiedziała swoje. Prasa endecka oskarżała Piłsudczyków, Piłsudczykowska endeków. Wszyscy twierdzili, że tak w ogóle to winni są komuniści. A jak plotkarski świat tamtego okresu obchodził się z Mackiewiczem? Był kontrowersyjny dla wielu. No, Mackiewicz był bardzo kontrowersyjny i poza tym, tak samo jak jego brat, potrafił zawsze stwarzać sobie wrogów. Może on nie był tak hałaśliwy jak jego brat, bo Cat to był potwornie hałaśliwy, może dlatego często kończył na udeptanej ziemi. Ja mu naliczyłem 7 pojedynków, a pewnie było więcej, zresztą swojej żonie zawsze tłumaczył, wychodząc na pojedynek: proszę przygotować mi kolację, tam nie, śniadanie, bo to rano, i katafalk. Jak przegram, to położyć mnie na katafalku, jak wygram, ugościć. Międzywojenne Wilno, jak każde inne miasto, było sceną wielu skandali. Oczywiście miało swój koloryt, który był wyznaczany przez normy obyczajowe tamtych czasów. Wśród nich znajdowało się, obce już chyba dzisiaj, pojęcie honoru, które z kolei przekładało się na cały kodeks postępowania, również w wypadku wykroczeń. Innymi słowy, międzywojnie to epoka pojedynków. Chciałbym powiedzieć o jednym z nich, ciekawym dlatego, że interesujące są osoby tego dramatu. Badając twórczość litewskiego literata i publicysty Rapolasa Mackonisa, natrafiłem w jego archiwum na wzmiankę o pojedynku z Czesławem Miłoszem. Nie wiem nic o zdolnościach honorowych Miłosza i Mackonisa. Sprawa niestety nie miała tła romantycznego. Poszło o coś innego.
Otóż Litwin w jednym ze swych artykułów nazwał Miłosza w kuriozalny sposób jednocześnie burżujem i komunistą, zwolennikiem sanacji i endekiem. Nie wiadomo, który z epitetów rozsierdził przyszłego noblistę, ten jednak wpadł do jednej z kawiarni Rudnickiego, w której lubił przesiadywać Macconis, spoliczkował go i wyzwał na pojedynek. Na szczęście do niego nie doszło. Mówię na szczęście, ponieważ brak honorowego rozwiązania tej sprawy być może przyczynił się do tego, że dzisiaj możemy czytać po polsku wspomnienia o międzywojennych wileńskich ulicach, a po litewsku o międzywojennych litewskich kawiarniach. Po wybuchu II wojny światowej życie w Wilnie nieco jednak zamarło, ale wciąż jeszcze funkcjonował teatr na Powulance, gdzie pracowała m.in. Hanka Ordunówna. Artyści pokazywali w polskiej publiczności, jak, czym żyje w tej chwili Wilno. Tak, jak najbardziej. Proszę zwrócić uwagę, że można narzekać na okupację litewską, ale to jednak okupacja litewska, zajęcie Wilna przez Litwinów, a okupacja sowiecka to zupełnie dwie różne sprawy. Owszem, zlikwidowano praktycznie Uniwersytet Stefana Batorego, miała być to uczelnia litewska, ale teatr na Pochulance działał, działała lutnia. No i Hanka Ordunówna, która pojawiła się to w lutym 1940 roku, wypuszczona przez gestapo, głównie dlatego, że naciski arystokratycznego męża Michała Tyszkiewicza, poza tym on przyjął obywatelstwo litewskie, żeby chronić swój majątek rodzimy. No więc jako Hanka też dostała automatycznie, jako jego żona, paszport litewski. Bardzo wysoko ceniono jej występ w Teatrze na Pochulance, szczególnie taki wieczór, kiedy miała na sobie kilka spódnic i kolejno je zdejmowała. Każda była w barwach danego regionu Polski, która nie istniała, rozdrapana przez Niemców, przez Sowietów. Tak samo jak występowała w roli głównej w sztuce Madame Saint-Jean, to tam dokładnie jak zaczęła śpiewać Marsyliankę z uczuciem, to wszyscy dokładnie zareagowali, bo to było dla wszystkich zapowiedź aliantów zachodnich, że wyzwolą Polskę. Wiadomo, słoneczko coraz wyżej, Sikorski coraz bliżej. A jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w II RP? No przede wszystkim to były święta trochę inne niż obecnie. Wbrew pozorom, karp nie jest wynalazkiem PRL-u. Już wtedy jadano karpia, tyle że to bardziej może nie na stołach ziemiańskich, tylko bardziej na stołach inteligenckich. Co więcej, popularny był karp w sosie szarym, nie wiem, bo teraz obecnie karp jest smażony i ta ryba jest taka błotnista, ja za nią delikatnie mówiąc nie przepadam. Natomiast widziałem taką reklamę prasową, świadczącą chyba o tym, że reklamodawca nie bardzo wiedział, czy ten karp żyje, bo najlepszy karp jest z dalekich mórz. No, zaskakujące trochę. Natomiast tak naprawdę przede wszystkim kuchnia wileńska, kuchnia litewska się trochę różniła od, powiedzmy, kuchni centralnej polskiej, czy nawet kuchni lwowskiej. Ja na przykład czytając wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej, dużo czasu poświęciłem temu, żeby znaleźć ten przepis. Ona opowiadała, że Walery Sławek zawsze przychodził do nich na święta, jak się pojawiał, na śledzie z grzybami. No ja znalazłem ten przepis. Przyznam się, że to zrobiłem go kiedyś. Mnie smakowało, ale ja te śledzie jadłem przez tydzień, bo nikt nie chciał poza mną ich jeść. My robimy cały czas i chwalimy sobie bardzo. Nie wiem, czy według tego samego przepisu, ale rzeczywiście śledzie z grzybami są tutaj nadal popularne. No więc mówię, to jest jak najbardziej rzecz dla mnie znakomita. Natomiast prawda jest taka, że ja niedawno pisząc książkę o inflantach, miałem okazję przekonać się, że na przykład w takim Dyneburgu przy okazji świąt, to z jednej strony naleciałości litewskie, z drugiej łotewskie. W związku z tym były śledzie z grzybami, ale na przykład bigos z grochem szarym, czyli naleciałość łotewska. Natomiast nie zmienia faktu, że tutaj na jak najbardziej Wilno to było takie miasto, które faktycznie świętowało. Świętowało, mimo że tam powiedzmy katolików była mimo wszystko mniej więcej połowa mieszkańców, ale to te święta dało się odczuć. Podsumowując całą naszą rozmowę, w II RP wiele się działo, ale później przyszła II wojna światowa, eksodusy, ekspatriacja ludności polskiej. Wielu Wilniuków trafiło do zachodniej Polski, północnej, centralnej, ale władze PRL-u nie przepadały za Wilniukami. Tak, w ogóle to był ten problem podstawowy władz PRL-u. Co zrobić, skoro mamy kilka milionów Polaków z Kresów, czy to z Wilna, czy z Lwowa, czy z Tarnopola, załóżmy, czy z Brześcia? Jak to stworzy tą historię?
jak to nowo napisać historię, że te przecież to były miasta polskie, a teraz są sowieckie. Natomiast efekt jest taki, że metodą przemilczeń. Wszyscy wiedzieli, ale o Siedmiu wolno było głośno mówić. Przecież wszyscy wiedzieli, że Uniwersytet Toruński to został praktycznie stworzony przez dawną kadrę Uniwersytetu Stefana Batorego. Wszyscy o tym wiedzieli, ale nie wypadało głośno mówić. To samo działo się w Lodzie. Przecież Uniwersytet Medyczny, Ogród Botaniczny, wszystko zakładali profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego. Do dziś niewiele osób o tym wie. No właśnie. Wtedy wiedziano o tym, a w tej chwili, skoro nie powtarzano, to o tym się nie mówi. Tak to wygląda. Natomiast Józef Mackiewicz nie wrócił. Został na emigracji. Był zaskoczony w ogóle w 1945 roku, jak uciekł przed Armią Czerwoną do Krakowa. Okazało się, tam wszyscy czekają na wyzwolenie. On doskonale wiedział, co znaczą sobie. A on uciekał przed wyzwoleniem. Tak, uciekał przed wyzwoleniem. I co więcej, jak jego brat wrócił w 1956 roku do kraju, to zerwał z nim kontakty. Zerwał z nim kontakty. Inna sprawa, że Mackiewicz, jak wrócił, zaczął od razu stwarzać duże problemy komunistom i komuniści zaczęli przeklinać pomysł, kiedy się zgodzili na jego powrót. Miał być sukces, okazało się klęską. Zresztą nie tylko on, jak Melchior Iwanikowicz podpisał list 34 i tam przekazał jakieś materiały do Wolnej Europy, został skazany w pokazowym procesie na 3 lata więzienia i sądzono, że będzie prosił o łaskę. Iwanikowicz nie chciał. Ostatecznie też z tych okolic pochodzący, prawda, uparty żobór litewski, powiedział, że nie, on będzie siedział. I kilka razy się dobijał do więzienia na Rakowiecku, żeby go wpuścili ze szczoteczką do zębów. Nie wpuścili go. I co zrobić z takim Iwanikowiczem, z takim upartym wileńskim żubrem? Zrobiono amnestię. Zrobiono amnestię pospiesznie, całą amnestię, żeby pozbyć się Iwanikowicza i jego pretensji, bo on chce siedzieć w więzieniu. No, ale żaden z Mackiewiczów też nie wrócił, tak jak mówiliśmy, na Wileńszczyznę. Ich grobów nie ma na Wileńskiej Rosie. Nie ma, jak najbardziej. Natomiast prawda jest taka, że to chyba dla nich była najgorsza perspektywa, że po śmierci nie spoczną na Rosie. Tak swoją drogą, weźmy też z filmatów, filaretów, tylko Pietraszkiewicz leży na Rosie. Też. No, Mickiewicz na Wawelu. Mamy święta Bożego Narodzenia. Czego chciałby pan życzyć Wilniuku? Uśmiechu. Uśmiechu, optymizmu, radości życia. Mamy raczej czasy takie obecnie niespecjalnie wesołe. I żeby te czasy się zmieniły na lepsze. I niech te słowa wybrzmią. Dziękuję państwu za uwagę. Tak.